Witam Państwa w nowym odcinku i od razu zaznaczam, że jestem trochę kurzony, bo tak, w ogóle takie postrane jest. Słuchajcie, żeby kupić wizę, wiza wyniesie mnie do Liberii 700 ponad złotych, 750 złotych. Żeby kupić wizę, skroili mnie w ambasadzie, jeszcze jadę dopłacić, żeby zrobić wizę, w ogóle abstrakcja. I przy wymianie waluty też, jeżeli bym nie wymienił euro na dolary, i to bym musiał więcej dać, posmarować w tym, w ambasadzie. W ogóle abstrakcyjna sprawa. Kurczę, no powiem wam, że w tym Sierra no to kroją po prostu jak ser, mazdamer. Wszędzie. Wkurza mnie to już. Wkurza mnie to i w Liberii niestety nie będzie lepiej. Tutaj pamiętajcie, miejcie zawsze, jak przyjedziecie do Afryki, zawsze miejcie mniejsze nominały. Na wszelki wypadek, takie dwudziestki, dziesiątki, na wszelki wypadek, żeby to można było wydać później w ambasadzie. Bo niestety, jak przyjdziesz do ambasady z dużym nominałem, to oni ci powiedzą, nie stary, no to nie, to ci nie wydamy. A jak pójdziesz na black market, no to cię okroją jak dolego kurczaka z rożna. I tyle w temacie. Kurde, wkurzony jestem, jadę do ambasady. Mam nadzieję, że domknę ten temat. W końcu uda się odebrać tą wizę zasraną, bo normalnie kierownik może wyłysieć. Gdybym miał czarka, to bym na nich czarka nasłał, ale nie mam czarka przy sobie żadnego. Ładujemy, kolejny raz. Wejście, proszę trzymać kciuki. Moi drodzy, ale grubo. Słuchajcie, miałem przyjść za 7 dni po wizę, a teraz zapłaciłem, posmarowałem kolejne 50 euro. 50 dolców, wyszło praktycznie 50 euro, bo na czarnym rynku jakoś tak słabo poszło. I wyobraźcie sobie, że babeczka w przeciągu 5 minut wydała wizę. Zapłaciłem w sumie 150 euro, to jest 165 dolarów. To jest 700 ileś tam złotych, nie wiem, możecie sobie przeliczyć. Najdroższa wiza w historii kanału Jak to daleko. I mam poczucie, że najgorsza ambasada, z jaką miałem do tej pory do czynienia na świecie. No pani nawet kwitka nie dała na te 50 dolców, które dostała. Co oznacza, że przytuli te 50 dolców do kieszeni. Bo jej nikt tam nie sprawdzi sobie z tego. Wiecie, o co chodzi. Pani ucieszona, bardzo ucieszona. Normalnie przyjaciółka. Wszystkie pieczątki przybiła. Wstyd. Wstyd i wstyd. Z jednej strony cieszę się, że już mam wizę, z drugiej strony jestem wkurzony, że ta wiza zabrała tyle czasu, energii, myślenia i wszystkiego. Nie wiem, czy widać, ale chłopaki tak właśnie łowią. Na linie haczyki wciągają do wnętrza oceanu i ciągną. Łowiąc tym samym, nawet nie wiem, z 50 ryb w jednym momencie. Oficjalny cheers. Thank you so much for help, bro. Oficjalnie wiza zrobiona. I pijemy zdrówko. A teraz powiem wam o czymś takim ciekawym, co się właśnie dowiedziałem, że w miarę wzrostu populacji od 2002 roku, w momencie kiedy wojna ucichła i nastał spokój w kraju, ludzi przybyło. No i oczywiście jak przybyło ludzi, to co trzeba było zrobić? Trzeba było zrobić więcej miejsca na domy. I jeśli chciało się więcej domów postawić, to trzeba było, moi drodzy, co zrobić? Wykarczować burz, wyczyścić lasy. I to spowodowało, że w porze deszczowej, kiedy jest duża suma opadów, to są powodzie. Tutaj zalewa normalnie. I tak jak czytałem w lokalnych gazetach, jak się człowiek cofnie te artykuły wcześniej, to się okazuje, co się okazuje? Okazuje się, że ludzie giną na skutek powodzi, ponieważ drzewa i krzaki w burz po prostu blokują przepływ wody. Nie ma tak intensywnego, a jeżeli nie ma żadnej bariery, no to co, moi drodzy, się dzieje? Zmywa wszystkich jak idzie, jak tulipany.
tutaj się autobus miejski wykrzaczył. Na wieczną pamięć, amen. Nikt nie sprzątnął. Stoi to stoi, o dzieciaki się bawią w autobusie. No takie to życie, no jak stanie, to stoi już do końca. No bo komu zależy na tym, żeby to sprzątnąć? O proszę, czarini. Ale trzeba przyznać, że czarkowe i czarki, tak jest, pani czarini, tutaj żyją rozpustnie bardzo mocno. O czym stwierdzam? Bo wszystkie czarini i czarki mają te same rysy ogona, chciałem powiedzieć. Bardzo podobne. Więc rozpusta tutaj niezależnie od tego, czy rodzina, czy nie rodzina. O, kurde, ale tutaj progu zwalniających, żeby bezpiecznie było. No, tutaj chłopaki. Zaraz chłopaków tutaj nakręcimy. Elo, dziki! O, chyba nie pójdzie już. Coś z motorem. Oj. Nie pójdzie. Nie poszedł. Coś tam nawaliło. Może ktoś z was wie, co tam nawaliło, ale coś nawaliło. Za każdym razem, jak gdziekolwiek jedziemy, to jedziemy inną trasą. Ze względu na to, że to jest tak zwane OOB, czyli objazdówka. Objazdówka ma to do siebie, że mój koleżka pokazuje się w różnych miejscach swojej dzielni z kumplem takim jak ja. A jeżeli on ma kumpla takiego jak ja, no to już jest, wiecie, to coś znaczy, to podnosi rangę, to podnosi respekt. No, że ma znajomości tu i tam, nie? W świecie. Dokładnie. Słuchajcie, wracamy trochę odpocząć do mieszkanka i pomyślimy, co później. Jakiś plan trzeba zmontować. Zobaczcie, wszędzie drzwi zawsze są zamknięte. Szefowo! Szefowo, to Tomek z tej strony. Czy jest szefowa? Jest. I co, Nelimi? Słuchajcie, moi drodzy, tutaj z Eduardą do kościoła lecimy. Zobaczcie, jaka piękna sukienka. So beautiful dress, I say. Nice. Thank Ale ma gust. Dziękuję. Dziękuję. Fajna. Będziemy mieć niebywałą okazję zobaczyć, jak modlą się tutaj chrześcijanie i jak wygląda od środka kościółek. Teraz życie, jak widzicie, bardzo kwitnie. Temperatura spadła. Jest godzina po 17, więc ludzie wychodzą na zewnątrz. A wczoraj gościu o godzinie 12 w nocy do godziny tam drugiej ładował jakiś piasek za oknem u mnie, no bo było po prostu chłodno, więc łatwiej mu się pracowało. Ale dajcie spokój, szanowni państwo. Some local name, no? Jogurt. Simple. Yeah, the local name is cow milk. Cow milk. Krowie mleko. To jest taki jogurt na zasadzie a la lodów. Tutaj sobie jemy. Coś kosztuje złoty 25 za taki malutki ten. Wspieranie lokalnego biznesu. I tu czekamy z wiernymi na... Aż pastor przyjdzie i będzie pastor ksiądz. No i będzie można ten rozpocząć. Sobie tutaj rozmawiamy z moją koleżanką odnośnie młodych ludzi. So we speak now about the young people here. Mm-hmm. Why they don't want to choose like life and they don't want to start agriculture. What do you think? Why? Well, because all of them, they want to be in the city and live city life. They think it's easy in the city. But okay, the money is back there in the village. You can grow some plants, some agriculture and make some money. But here, life and is expensive. Yes, and you have food. Best life. But everybody wants to be here. Praise the Lord. Yeah. And here is crazy. Crazy. Expensive for the people. Yeah, rent is expensive. Food is expensive. Lifestyle is expensive. Exactly. Thank you, madam. Thank you. Ale mocno wleciał. Mocno.
zaczęło się, ale mocno idzie. It's like American. Expression, ekspresyjnie bardzo. W takim amerykańskim stylu. O kurde, idą ostro, idą ostro. Zakończone, przyznam szczerze, że praktycznie wysadziło mi dwie półkule. Taka msza, to powiem wam, że nabita dużą dozą emocji, dużą dozą energii. Coś, czego u nas w wydaniu polskim wygląda zupełnie inaczej. Ciekawe doświadczenie. Pamiętajcie, że czarki też są na mszy. Moi drodzy, nowy dzień i zaskoczenie ostre. Zobaczcie na to. Pora deszczowa się rozpoczęła, a nie powinna się rozpocząć jeszcze. Powinna się rozpocząć za dokładnie jakieś 3 tygodnie. O nie, kurde, jest źle. Jest źle, wiecie co to oznacza? Dyskomfort w podróży i to oznacza komary. Ja pierdzielę. Cholera. Dzisiaj z rana padał deszcz, ale na szczęście szybko się ogarnęło. Ogarnęła pogoda, mam nadzieję, że jutro nie będzie z rana padać, bo jutro ruszam w trasę. Ogarnąłem odcinki, zmontowałem 2 odcinki, udało się zmontować i wrzucić, to jest najważniejsze. Teraz idziemy sobie zjeść, bo jestem taki głodny, że normalnie w szoku. Moja kumpela niestety wyjechała do Konakry. No i tyle, no. Nie ma już kumpeli. Wieczorna szamka. Chłopaki tutaj przygotowują, powiem wam, że od godziny 19.30 tak już słońce w pełni zaszło i wszyscy legalnie mogą jeść, no to jest tyle, po prostu tyle żarcia, ale rozchodzi się momentalnie. Wszyscy wychodzą jeść. No, kto w domu gotuje?
Tu oczywiście gotują, nie? Ale ludzie lubią, kochają jeść na ulicy. Dzisiejszy dzień to był naprawdę... To była miazga totalna. Udało się ogarnąć wszystko. Rzuciłem okiem na loty. Powiem wam, że ogólnie jest grubo. Nie jestem w stanie kontynuować podróży przez Afrykę i jeszcze dalej, ponieważ po prostu paszport mi nie pozwala na to. Nie ogarnąłem, że te pieczątki i te wizy będą tak duże, że będą zajmować po prostu ogromną ilość miejsca w paszporcie. Trochę mi się język plącze, ponieważ jest już godzina prawie pierwsza w nocy, a postanowiłem, że dzisiaj wszystko ogarnę na tip-top, tak żeby można było jutro już jechać spokojnie. Więc plan jest taki. Jutro wyjeżdżamy, w sensie ja i wy. Nie, że jadę z kimś, tylko z wami. Jedziemy na wylot, bo Freetown jest ogromnym miastem. Po prostu wyjechanie z niego to będzie troszkę takie wyzwanie. Dlatego też nie lubię w ogóle przyjeżdżać do tak dużych aglomeracji, bo to jest, wiecie, to jest później pierdzielenie się z wyjechaniem na zewnątrz, na wylotówkę. No ale jak było trzeba, to było trzeba. Te Freetown to mi trochę nerwów tych zjadło, to się przyznaję bez dwóch zdań. Wyjeżdżamy na wylotówkę i lecimy w kierunku wschodnim. Będziemy sobie lecieć w kierunku wschodnim i mam jeszcze jeden taki cel w Sierra Leone. Chciałbym odwiedzić kopalnię złota albo kopalnię diamentów. Polecam zobaczyć film Krwawy Diament. Krwawy Diament to dość znany tytuł, w którym główną rolę gra Leonardo DiCaprio. Więc no, dobrze obsadzone. Tak czy inaczej, film bardzo dobrze się przyjął na arenie międzynarodowej i opowiada o dwóch gościach, którzy chcą znaleźć diament, który ma odmienić ich życie, a tłem jest wojna domowa w Sierra Leone, która no, moi drodzy, skończyła się w 2002 roku, czyli relatywnie niedawno. No, Krwawy Diament obejrzyjcie, a ja idę spać, bo jestem po prostu styrany. Co jeszcze chciałem powiedzieć? To muszę powiedzieć, chociaż może nie powinienem, a może powinienem, czy w ogóle to może nie jest takie złe. Zobaczcie, ile moja koleżanka Edzia ma ubrań. Patrzcie na to. To są Edzi wszystkie w ogóle, wiecie? To są wszystkie sukienki, nie sukienki. A ciebie kobietki, to wy jesteście szalone. Naprawdę szalone, ale te sukienki to są piękne, to są kolorowe, w różne wzory. No niesamowite. Dobra. Dobranoc. Widzimy się za chwilę. Szanowni Państwo, tak się rozpoczyna nowy dzień i wyjeżdżamy już od Edzi. Tutaj Eliasz jeszcze podrzuci nas. Goodbye, podrzuci nas, moi drodzy, na autobus miejski, którym można wyjechać na wylotówkę. No i co? Zbieramy się tutaj z Freetown. Wszystko załatwione. Relatywnie człowiek odpoczął. Więc można jechać dalej. O, koleżka ma Jansporta. Też kiedyś takiego miałem w Polsce. Badajcie na to, jak mi wąs urósł. Już muszę podciąć. Ale to już w Liberii chyba pójdę do barbera. You can see this is the title barista curry. The film title, the film, it is comedy launching. Comedy launching. Zobacz, comedy. Można przy za 20 tysięcy. As you can see, Salis Media Production. Okay. Już jesteśmy w Bora Bora. Jedziemy na połowę wylotówki. Dobrze, że jesteśmy z rana, bo gdybyśmy byli później, no to by było większe, wiecie, obłożenie tutaj i bardziej by było dużo ludzi. Ale nie wiem, co jest gorsze. Czy ludzie, którzy są w takim, w kolonii brytyjskiej, którzy mówią po angielsku, nie rozumiesz ich, bo mówią swoim takim slangiem. Tak cholernie ciężko zrozumieć, że mega ciężko. Badajcie, że w autobusie miejskim koleżka stand-up robi. I tak już 15 minut,
A jeszcze będziemy jechać godzinę. Godzinę. Wiecie, z czego sobie zdałem teraz sprawę? Z tego, że nie ma znaczenia, czy to jest Freetown, czy to jest Białystok. Już człowiek jest tak przyzwyczajony, że to nie robi kompletnie różnicy. Jedzie, jedzie. Wylotówka, wylotówka. Ludzie, ludzie. Czyli jak widzicie, adaptacja. Poziom wyższy. Przyszedłem tutaj zjeść. Zobaczcie, kto tutaj leży. Kto sobie tutaj leży? Kicuś. Trzeba uważać. Przyszedł biały. Ciekawe, czy to ty rozróżniają białego od czarnego. Ciekaw jestem. No kurde, nawet nie do pogłaskania. No, nie do pogłaskania pulpet. Zadycha za 10 zł i 40 mniejszych. Pani przyniosła taką kanapkę z miechem. Nie wiem, co to za miecho, ale jakieś miecho pokrojone. Całkiem spoko. Z warzywkami. Fajny taki, ale rolo jaśniejszy. No, będzie śniadanko. Bro, ok, pomyśl. Dżangis? Tak. Dżangis? Dżangis? Słuchajcie, tak dużo negusów, że powiem szczerze, ciężko się... Ciężko się od nich od tego odkleić. I najgorsze, wiecie co jest, że chłopaki tak się migają od roboty. Za każdym razem jak mnie zobaczą, to przychodzą i proszą 5000, bracie, daj 5000. Bracie, daj 1000. Bracie, wiesz, za... Tak po prostu, no. No bo ty jesteś biały, więc możesz dać. Oj, moi drodzy. Tutaj trzeba być naprawdę empatycznym i asertywnym. A czy empatycznym? No tak, empatycznym i asertywnym. My lecimy na wylotówę. Powiem wam, że kawał drogi. Będziemy jechać z godzinę w ostrym ścisku. Ale momencik, chwila, moment. Szacunku trochę. Cholera. Ale pakowałem, bym portfel zgubił. Ale by ktoś się tutaj ucieszył, jakby portfel znalazł. Czajcie, że ja od czasu do czasu widzę polskie te... Oj. Polskie napisy. Powiem tak. Biały to w Afryce bankomat. I tego nie zmienimy. Ale wymyśliłem. Mistrzostwo wymyśliłem. Słuchajcie, jak... przychodzą i proszą mnie o pieniądze, a zdarza się to w ciągu dnia bardzo często, to co ja wymyśliłem? Prostą sprawę. Pytam tak, czy ty uważasz, że ja jestem bogaty? Z reguły pada określenie, tak, uważam, że jesteś bogaty, bo jesteś biały. To ja się pytam wtedy, no dobrze, co, ile dzisiaj zarobiłeś? I z reguły mówią zero. No to zero. I wtedy pytam, co dzisiaj zrobiłeś, żeby zarobić? I wtedy z reguły pada nic nie zrobiłem. Ja pytam się, jeżeli nic nie zrobiłeś, to jak masz dostać pieniądze? I wtedy jest takie, o kurde. No i wtedy dalej czyste. Ile zarobiłeś wczoraj? Dnia poprzedniego. Mówi z reguły nic. Ja pytam się wtedy, no dobrze, a co zrobiłeś, żeby dnia poprzedniego coś zarobić? Z reguły jest nic.
Pytam się, dlaczego? No bo nie ma pracy. No więc to jest piękne rozegranie, które polecam wam przystosować, jeżeli będziecie w Afryce, które pokażę, które odkryję przed tym człowiekiem, z którym rozmawiacie, jego wewnętrzne lenistwo. Dziękuję. O kurczę, ale się, kurczę, się zadychałem. Chyba pierwsze przeboje żołądkowe wyczuwam. Coś mi tutaj gardło boli, coś tutaj w żołądku jest nie tak. To jedzenie chyba wczorajsze mi zaszkodziło na ulicy. Ale to i tak, zobaczcie, jaki długi czas i nie było żadnych przebojów żołądkowych tutaj. Czuję się zmęczony, a jeszcze nie wyjechałem z miasta. Moi drodzy, tym mało przyjemnym akcentem niestety musimy zakończyć odcinek, ponieważ już jest koniec antenowy. Więc trzymajcie się, dbajcie o siebie, zjedzcie coś dobrego za kierownika. I co? I miłego dzionka, pozostawcie ślad węglowy po sobie. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrybowania. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka, podrzuceniu filmu, nie kanału, kanału i filmu komuś znajomemu bądź komuś z rodziny. Chylę czułko bardzo nisko i zapraszam na kolejny odcinek, ale nieco później. Jadą po mnie, jadą! Cześć!